Słowem, które was tu zwołało, jest słowo świętość. Jesteście tu nie dlatego, że chcecie się czegoś dowiedzieć o świętości, tylko myślę, że jesteście tu dlatego, że chcecie jej doświadczyć i że chcecie ją w sobie też odnajdywać. Świętość w człowieku bierze się ze spotkania z Bogiem. To Bóg jest święty, święty, święty. Tylko w spotkaniu z Nim człowiek zostaje uświęcony. Bardzo pięknie o tym spotkaniu z Bogiem mówi dzisiejsza Ewangelia. Myślę, że dla wszystkich najbardziej intrygujące zdanie w tej Ewangelii to jest to zdanie Jezusa do Natanaela. Widziałem cię pod drzewem figowym. To znaczy gdzie? To znaczy co on tam robił? Co to jest za przeżycie w... Musi być jakieś nieodległe, musi być jakieś świeże, mocne w Natanaelu. Jezus mówi, widziałem cię pod drzewem figowym. Wiecie, u świętego Jana w Ewangelii niemal wszystko jest symboliczne. I myślę, wielu komentatorów tej Ewangelii zwraca uwagę na to, że w takiej późnej tradycji żydowskiej, właśnie w takiej, w której Jan mógł pisać swój tekst, spożywanie fig było utożsamiane ze studiowaniem prawa Bożego, z poznawaniem prawa Bożego. O rabinach mówiono, że czytają, że studiują Torę, siedząc pod drzewem figowym. To się pewnie bierze stąd, że figi generalnie, ja się mało na tym znam, ostrzegam, ale kiedyś czytałem, że figi potrafią owocować 3 razy w roku. Nie? Dla mnie mało wyobrażalne, jak jeździłem do babci na wieś, to tam były jabłonie, które owocowały 1 na 2 lata. Nie? A figa potrafi zaowocować 3 razy w roku. I figa jest symbolem obfitości, nie? Niesłychanej obfitości owoców. No i ma też figa... No taki smak, nie? Jest słodka. Ale... A, ja... Tak. W tradycji żydowskiej mówi się też, że wiecie, drzewo poznania w raju to było drzewo figowe. To... Żydzi raczej nie znają tej tradycji, że to była jabłoń i potem Adamowi to stanęło, nie? To jest, nie? Drzewo poznania w raju było drzewem figowym. Nie? Poznać Boga. Poznać Go w obfitości. Studiować Torę. Być jak uczony w prawie. Spędzać czas nad Słowem. Poznawać Boga ze Słowa w obfitości, czerpać z tego słodycz. Znacie to? Mam nadzieję, że znacie. To jest coś niesamowitego, nie? To są przepiękne momenty. Ja pamiętam, kiedyś przygotowywałem rekolekcję o księdze Rut i gdzieś tam wyczytałem w którymś z komentarzy, że w Izraelu rabini kochali czytać Księgę Rut przez całą noc i żeby się im lepiej czytało, to popijali wino. A taka wielka radość siąść nad Słowem przed Bogiem z dobrym winem. No, za często tego nie rób. No.
Ale to jest ta wielka radość, kiedy czytasz Słowo i to Słowo się przed tobą otwiera i masz takie poczucie, że otwiera jeszcze kolejne jakieś swoje pokłady, których wcześniej nie widziałeś. I właśnie masz takie doświadczenie obfitości poznania Pana w Słowie. I to ci daje wielką radość. A Jezus mówi do Natanaela: widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. To znaczy, przywołuje Natanaelowi na pamięć właśnie taki moment, kiedy nie tylko siedział nad Słowem, ale miał takie doświadczenie wejścia w Słowo, że miał poczucie, że Bóg na niego patrzy. I teraz Jezus mu mówi: to ja cię widziałem. To ja cię widziałem. Rabbi, ty jesteś Synem Boga. Ty jesteś Synem Boga. O Natanaelu wiemy, że był człowiekiem Pisma, że ta księga była dla niego niesłychanie ważna. Jak go spotyka Filip, nieco wcześniej w Ewangelii, to Filip mówi, a jak Filip pięknie mówi, Filip mówi tak: znaleźliśmy tego, o którym mówił Mojżesz w prawie i prorocy. Znaczy wiedział, jak ma przekonać Natanaela. Wiedział, czym Natanael żyje. Jakie jest myślenie Natanaela. Jakie są w nim pragnienia, że w nim są pragnienia kształtowane przez Słowo, przez Mojżesza w prawie, przez proroków. Znaleźliśmy tego, o którym mówił Mojżesz w prawie i w prorocy. Ach, a tam jest to słowo znaleźliśmy. Wiecie, jak tam jest po grecku? Heurekamen. Heurekamen. W ogóle w pierwszym rozdziale Jana to słowo pada tam z 5 razy. Heurekamen. Macie skojarzenia z fizyki? Ktoś coś jeszcze pamięta? Może ci najmłodsi. Nie było jeszcze? Nie. Szczęściarze. Był taki, nie? Archimedes w Syrakuzach. Odkrył ważne prawo. I biegał goły po Syrakuzach i krzyczał: heureka, heureka, heureka. Znaczy, nie, coś cię... Miałeś w sobie jakiś ogromny temat. Siedziałeś nad nim dniami, miesiącami. I naraz jest. I to jest ten moment, kiedy ci się wszystko poukładało. Teraz już wszystko wiesz. I to jest Filip. Filip przychodzi, mówi: heureka, men. Znaleźliśmy tego, o którym mówi Mojżesz w prawie i prorocy. Wie, że ten czytał przed chwilą. Jezusa z Nazaretu. Może być co dobrego z Nazaretu? No, chodź i zobacz. Chodź i zobacz. Dzisiaj rano, jak siedziałem nad tym słowem, to właśnie pierwszy raz do mnie przemówiło, ile w tej Ewangelii jest o patrzeniu, o widzeniu. Chodź i zobacz. Widziałem cię. Jezus zobaczył, że Natanael zbliża się do niego. Będziesz widział więcej niż to. Wiara jest widzeniem, ale też wiara jest spotkaniem wzroku. Pierwszym, który widzi, jest Bóg. Widziałem cię, jak byłeś pod drzewem figowym. Widziałem cię nad moim słowem. Widziałem tę radość, którą masz w sobie, nie? Bo słowo się przed tobą otwierało. Widziałem twoje pragnienia, które słowo w tobie budzi. Widziałem cię. Nie? Jaka to jest radość poczuć wzrok Boga na sobie. Kiedyś Urs von Balthasar mówi tak, że też trzeba wytrzymać ten wzrok Boga na sobie. Popatrzycie mu teraz w twarz? On na was patrzy. Wy wytrzymacie ten wzrok? Czy odwrócicie głowę? Nie.
wytrzymać to, że Bóg patrzy na mnie, patrzy mi w oczy, patrzy z miłością, patrzy z jakimś zachwytem nad swoim stworzeniem, nad osobą. To jest wszystko dużo, nie? To jest piękne doświadczenie. A Jezus mówi do Natanaela: zobaczysz więcej niż to. Jak mieliśmy taką radość, niesamowitą radość z odkrycia tego słowa, całej jego obfitości, całej jego słodyczy, jak mieliśmy takie poczucie, że siedząc nad tą księgą, czujemy wzrok Boga na sobie. I to jest tak niesamowite, tak piękne. Jezus mówi: zobaczysz więcej niż to. To nie jest ostatnie słowo Boga. Ostatnim słowem Boga jest Jezus. Co innego jest czytać księgę, nawet tę najpiękniejszą, najwspanialszą księgę na świecie. A co innego jest spotkać Boga wcielonego w osobie Jezusa Chrystusa. To jest to więcej. Więcej to jest doświadczyć Boga w spotkaniu osoba z osobą. Osoba z osobą. Zacząć Go poznawać jako osobę. Wejść z Nim w taką relację, jak może tylko wejść osoba z osobą. To jest znacznie więcej niż z pasją wchodzić w tę księgę. To jest znacznie więcej. Choćby dlatego, że nieraz jak wchodzę w tę księgę, nie, są miejsca, nie rozumiem. Albo przychodzi słowo, które czuję, że jest nawet atakujące. Biegła za nim, krzyczała: mistrzu, uratuj moją córkę. On mówi: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a dać psom. Usłyszeliście kiedyś takie słowo od Jezusa? Takie, którym poczuliście, że was atakuje? Takie słowo, które mieliście poczucie, że was gdzieś upokarza, że was gdzieś niemal niszczy? Niedobrze jest zabrać dzieciom, a rzucić psom. Niedobrze. Dlaczego wtedy przy nim trwać? Dlaczego przy nim być, kiedy nie rozumiem? Albo dlaczego przy nim być, kiedy nie mówi? Otwieram tę księgę i nic, żadnej figi. Żadnej figi. Nie. Żadnej słodyczy, jest gorzko i głucho. Dlaczego przy nim być? Nie. Bo tu jest relacja, to jest zaufanie. To jest miłość, to jest poczucie bliskości. Nie? Wtedy wiem, siedzę z kimś, kogo kocham, i powie coś, to dobrze, nie powie nic drugie dobrze, nie? Musicie zawsze gadać między sobą? Czy to chore jest? Pewnie, nie? Jest ktoś z gór? Jest ktoś z Podhala, ręka do góry. O, tam jakąś widzę, nie? W górach, jak chcesz przejść obok kogoś i chcesz, żeby cię nie uważał za wroga, no to mówisz: a kajdziesz, a hań. Nie? Pogadali, ale dowiedzieli się, że nie są wrogami. Nie? A nie potrzebujesz takiej gadaniny, kiedy jesteś z przyjacielem, nie? Nie musisz nic mówić. Możesz przyjść do Boga i się przespać. Papież Franciszek tak mówi, do księży zwłaszcza. Chodźcie na adorację. Chcecie się spać? Śpi przed Najświętszym Sakramentem. Po co masz spać przed telewizorem? Prześpij się przed Najświętszym Sakramentem. To by brawa dla papieża Franciszka, oczywiście. Więc dla niego powinny być lepsze.
My to czujemy, nie? Ja pamiętam takie dni ze swojego życia, jak naprawdę bardzo zmęczony, ale to już tak, jak się czasami zdarza, nie? Gdzieś w ostatnim jakimś oddechem, ostatnią minutą czasu wpadałem do rodziców, do domu, nie? Przychodziłem niby ich odwiedzić, nie byłem u nich 2-3 miesiące. Cześć mamo, cześć tato, mogę się zdrzemnąć? I co robi mama? To po toś przyszedł dziadu, żeby spać? Nie, mama wyciąga koc, poduszkę, mówi, synku, tam jest wersaleczka, nie? Odpocznij sobie. To jest, jest coś ważniejszego niż słowo. Jest doświadczenie spotkania z osobą. Zobaczysz więcej niż to. Jest niesamowitą radością czytać słowo. Jest niesamowicie słodkim doświadczeniem, właśnie takim, jakbyś figi jadł garściami. Odnaleźć prawdę, która cię zaskoczy, że to słowo się potrafi otworzyć tak, jak nigdy się nie otwarło. Ale kompletnie czym innym jest spotkać Boga w Jezusie Chrystusie. I to jest ostatnie słowo Boga, słowo wcielone, słowo krzyża, słowo zmartwychwstania, słowo zesłania Ducha Świętego. To jest ten moment kluczowy w świętości. Bycie z kimś cię zmienia, bycie z kimś nie sprawia, że się do Niego upodabniasz. Nie? Jak ludzie są razem ze sobą, to przejmują od siebie rozmaite rzeczy. I chwała Bogu, jak dobre, nie? No. Bycie, przebywanie z Jezusem sprawia, że stajesz się kimś innym. To jest to więcej niż siedzenie pod drzewem figowym. Właściwie nie mam potrzeby dłużej mówić.